Witam Państwa bardzo serdecznie. Czy mnie słychać? Cieszę się. Zostałam poproszona o organizatorów dzisiejszego spotkania, o to, żeby opowiedzieć o swoich pasjach. Moja pasja zabrzmi pewnie dosyć egzotycznie w tych murach, bo moją pasją są ludzie. Studiowałam antropologię kulturową, socjologię, nawet trochę filozofii. Mnóstwo się nauczyłam o tym, jak się ludzie komunikują pomiędzy sobą, jaką rolę odgrywa komunikacja pomiędzy ludźmi w naszym życiu. Zostałam badaczką, badam ludzi, ludzkie zachowania, to, co mamy w głowach, sposób, w jaki myślimy, sposób, w jaki widzimy rzeczywistość wokół siebie, sposób, w jaki używamy różnych rzeczy. No właśnie, ale dzisiaj chcę Państwu opowiedzieć o tym, nie jak się komunikują ze sobą ludzie, ale o tym, w jaki sposób roboty, maszyny powinny się komunikować z człowiekiem, żeby ta komunikacja była efektywna, żeby mogły być rzeczywiście dla ludzi użyteczne, żeby mogły służyć nam tak, jak chcielibyśmy, żeby nam służyły i żeby działo się to tak, jak sobie twórcy czy projektanci tych różnych rozwiązań wyobrażają. Powiedziałam o tym, że dzisiejsze moje wystąpienie będzie takim przewodnikiem dla robotów. Czy ktoś z Państwa jest robotem? O, jeden, super. Mało, bo dzisiaj dużo robotów jest wokół nas i wśród nas. Jeśli nawet Państwo nie jesteście robotami, to będziecie mieli pewnie z nimi do czynienia coraz więcej i pewnie wśród Was jest wiele osób, które będą ojcami i matkami robotów. Będziecie je projektować, będziecie je tworzyć. Mówiąc o robotach, mam na myśli przeróżne urządzenia, przeróżne maszyny, automaty, rozwiązania też w rodzaju oprogramowania, aplikacji, różnych systemów. To wszystko są urządzenia, które próbują się skomunikować z nami, ludźmi. To, co chcę Państwu dzisiaj powiedzieć, to to, że chcąc projektować takie rozwiązania, musimy znać się nie tylko na technologii, ale przede wszystkim bardzo dobrze rozumieć człowieka. Bo to człowiek jest miarą wszechrzeczy w przypadku technologii. Technologia ma służyć człowiekowi. Człowiek jest, jaki jest. Ma swoje ciało ze swoimi ograniczeniami, ze również możliwościami, które ono stwarza, ale w swoich granicach jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Mamy za sobą długie tysiące lat historii, w których kształtowały się nasze różne przyzwyczajenia, nawyki, nasza kultura, która również determinuje to, jak funkcjonujemy. Bardzo trudno jest zmienić nas, ludzi. Relatywnie łatwo jest dostosować technologię, żeby była taka, jakiej my potrzebujemy i jaką chcemy, żeby była. Ten obrazek jest ilustracją takich obiegowych tez, które często można usłyszeć, że technologia nas jednak zmienia, że my ludzie zamieniamy się coraz bardziej w cyborgi, w roboty, coraz więcej mamy na sobie i w sobie różnych technologicznych rozwiązań. Patrząc na tego pana, można by tak pomyśleć, on jest trochę robotem, ma jakieś takie robotyczne ręce. Ale ja chcę Państwu pokazać inne spojrzenie na to, co tutaj widzicie. Te ręce są odzwierciedleniem ludzkich rąk, mają kształt ludzkich rąk. Działają na zasadzie sterowania myślą w sposób najbardziej dla nas naturalny. I na tym polega ich siła. Nie na tym, że są robotyczne, ale na tym, że są ludzkie, że są dopasowane do tego, jak my ludzie działamy. To jest jeden z przykładów bardzo nowoczesnych rozwiązań, bardzo świeżych, ale to jest przyszłość technologii. Żeby tworzyć technologię, która będzie służyć ludziom, musimy zacząć od bardzo dobrego rozumienia człowieka, naszego ciała, naszej kultury, naszej psychiki i różnych ograniczeń również z tego wynikających. Zacznijmy od ciała. Chciałabym Państwu pokazać kilka przykładów, jak to się przekłada na właśnie nowoczesne technologie. Urszula rano pytała Państwa, czy mieliście do czynienia z wirtualną rzeczywistością, czy ktoś z Państwa miał szansę testować. Widziałam, że kilka osób było. Jak się czuliście potem? Jak Wam się testowało? Ból głowy, typowe. 80% użytkowników wirtualnej rzeczywistości doświadcza czegoś, co zostało już opisane jako cyber sickness. Taki specyficzny rodzaj dolegliwości, prowadzących również do poważnych mdłości i poważnych jakichś sensacji fizycznych. Super.
twórcy tego rozwiązania skupili się na możliwościach, jakie daje nam nasze ciało. Jesteśmy w stanie bardzo mocno wejść w tę wirtualną rzeczywistość. Jesteśmy w stanie wykorzystać mnóstwo różnych rozwiązań opartych na naszych zmysłach, różnych zmysłach, na wzroku, słuchu, ruchu, dotyku, po to, żeby tworzyć interfejsy komunikowania się z urządzeniami. Ale musimy pamiętać też i o ograniczeniach. To ograniczenie na razie z całą pewnością będzie ograniczało wykorzystanie tej technologii, dlatego że 80% osób nie jest w stanie z niej korzystać bez sensacji. Z tym rozwiązaniem też pewnie się Państwo spotkaliście, chociaż ciekawa jestem, czy ktoś widział je w rzeczywistości. Kogoś widzieliście na ulicy w okularach Google Glass? Nie? W restauracji? W domu może ktoś u Was chodzi w takich okularach? Nie. No właśnie. Wydaje się, że twórcy tego rozwiązania nie docenili siły naszych przyzwyczajeń kulturowych, naszego bagażu, który właśnie od tych tysięcy lat budujemy, tego, jaką rolę odgrywają oczy, jaką rolę odgrywa kontakt interpersonalny, jaką rolę odgrywa intymność w tym kontakcie i zaufanie, jakie pomiędzy sobą budujemy. Okazało się, że to rozwiązanie stwarzające ogromne możliwości technologiczne i zresztą podobne rozwiązania dzisiaj są rozwijane, tylko do innych celów, takich, które omijają komunikację człowiek do człowieka. Okazało się, że do codziennego noszenia w codziennych sytuacjach po prostu nie pasuje to do naszego sposobu życia i do naszego bagażu kulturowego. Niestety, nie przyjęło się. A kto z Państwa pija kawę? A kto z Państwa, komu z Państwa zdarzyło się kupić w automacie przesłodzoną kawę? Aha, no właśnie, mi też. Bo to jest tak, że oprócz tego, o czym już powiedziałam, czyli rozumienia, jak działa nasze ciało, rozumienie, jaki bagaż daje nam nasza kultura, warto też przyjrzeć się, jak działają ludzie, jak wykonują różne czynności, w których chcemy im pomóc naszymi robotami. Wydaje się, że twórcy tych wszystkich urządzeń do sprzedawania napojów nie przyjrzeli się, że kiedy przyrządzamy kawę, to dosypanie cukru jest ostatnią czynnością, jaką robimy. I próbują nas zmusić do tego, żebyśmy robili to w zupełnie odwrotnej kolejności. Bo przecież te maszyny, pierwsze co robią, to wymagają, żebyśmy ustalili ilość cukru. Ja osobiście zawsze przypominam sobie o tym, kiedy już odbieram kubeczek. Albo kiedy już ten płyn zaczyna się tak fajnie wlewać do tego kubeczka. I myślę sobie, znowu nie wybrałam cukru, znowu będzie przesłodzona. Klasyka. Ja długo myślałam, że to ze mną coś jest nie tak. Bo z wieloma rzeczami mam problem. Robię sobie za słodką kawę z automatu. Nie potrafię zapłacić zbliżeniowo za parkowanie w parkometrze i za bilet w biletomacie. I gdzie tylko można, to mi się przydarzają takie różne trudności. Naprawdę myślałam, że coś ze mną jest nie tak. Zdarzyło wam się tak pomyśleć? Ja przestałam tak myśleć, kiedy zaczęłam się zajmować badaniem użyteczności różnych rzeczy wokół nas. Wtedy zobaczyłam, że to jest bardzo powszechne. I że my, ludzie, działamy tak, że jeśli tylko można coś zrobić inaczej, niż to sobie wymyślili projektanci, to na pewno tak właśnie zrobimy. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Może to prowadzić do takich konsekwencji, jak w przypadku TAI. Spotkaliście się z TAI? Niektórzy, ale bardzo mało mieliście szansy, żeby się z TAI spotkać, dlatego że życie TAI było bardzo krótkie. TAI to była taka postać obdarzona sztuczną inteligencją, którą zaprezentował nam Microsoft kilka tygodni temu. I TAI żyła chyba dzień albo i to nie, ponieważ miała okazję porozmawiać z ludźmi na Twitterze i uczyła się z rozmów z ludźmi różnych rzeczy, rozwijała swoją inteligencję. Po kilku godzinach TAI została mocno rozseksualnioną antysemitką, nazistką, wielbiącą Hitlera. Tego się odnauczyła od swoich rozmówców. Nie przewidzieli tego twórcy TAI. Bardzo szybko została ona uśmiercona. Przykra historia. Ale pokazująca właśnie to, że tworząc technologię, musimy myśleć o jej użytkowniku. Musimy myśleć o tym, jaki jest człowiek i do czego użyje naszego rozwiązania. To jest inny przykład. Co to są za drzwi, wiecie Państwo? To są drzwi Normana. Pan Todd Norman napisał książkę pod tytułem The Design of Everyday Things, w której pisze o projektowaniu właśnie takich otaczających nas codziennych przedmiotów. On zauważył fenomen tych drzwi. Co jest na nich napisane? Widać? Push.
zdecydowana większość ludzi, która podchodzi do tych drzwi, łapie za klamkę i ciągnie. Bo można, bo ta klamka aż się prosi, żeby ją złapać i pociągnąć. Te drzwi są tak skonstruowane, że ludzie przed nimi stają i się szarpią. Bo ta tabliczka działa znacznie słabiej niż ten znak, który nam daje klamka. Złap mnie i pociągnij. Pokazuję Państwu te drzwi, chociaż mówimy o robotach, ale projektowanie tych naszych everyday things i projektowanie tak skomplikowanych rzeczy jak roboty ma ze sobą bardzo wiele wspólnego. Jedno i drugie musi być oparte na naszej znajomości i rozumieniu człowieka i tego, jak człowiek działa. Chciałam się z Państwem jeszcze podzielić przykładem, który, jak sądzę, dla wielu z Państwa jest jeszcze odległy, ale w ostatnim czasie składaliśmy również wnioski o 500 zł na dziecko. Ta liczba to jest odsetek wniosków w Warszawie, które zawierają błędy. I urzędnicy powiedzieli tak: bardzo dużo ludzi złożyło wnioski przez internet. To bardzo źle, bo gdyby złożyli u urzędników, to ci urzędnicy by dopilnowali, żeby nie było błędów. A przez internet to na pewno będą błędy. No i niestety okazuje się, że są. Można powiedzieć, głupia maszyna pozwoliła wprowadzić wnioski z błędami, ale tak nie musi być. Projektując technologię, musimy przewidzieć te błędy i musimy im zapobiegać. Jak? Jest całe mnóstwo sposobów. Ale na przykład można obserwować ludzi. Co robi pielęgniarka, kiedy sięga po lek z szafy? Ma tam taką kartkę, co ma zrobić. Sprawdź dwa razy, zanim podasz. Formularz również może nas poprosić o sprawdzenie danych, o podanie danych dwa razy. Najczęstszym błędem z tych 60% to są błędy polegające na tym, że ludzie wpisali jedno dziecko, bo na drugie dziecko jest 500 zł, a zapomnieli wpisać pierwsze i system nie wie, że to jest drugie, bo widzi tylko jedno. No więc wydawałoby się dosyć oczywiste zapytać: hej, czy masz tylko jedno dziecko? Rozwiązałoby to pewnie większość błędów. Inna rzecz, którą robią chirurdzy, to aby się nie pomylić przed operacją, niektórzy podpisują flamastrem na przykład rękę albo nogę, którą mają operować, żeby przypadkiem nie zoperować tej drugiej. Wydaje się to dosyć odległe od projektowania robotów, ale to są wszystko rozwiązania, które możemy bardzo łatwo zaadaptować właśnie do tego, w jaki sposób urządzenia mogą się z nami komunikować. No i chciałam Państwu powiedzieć na koniec, dlaczego to jest takie strasznie ważne. Dlaczego to jest ważne, żeby tworzyć urządzenia i technologie, które będą się umiały z człowiekiem skomunikować. Ważne dlatego, że jeśli nie będą dopasowane do tego, jak my funkcjonujemy, to bardzo nie będziemy chcieli z nich korzystać. Będziemy się starali je zignorować, porzucić, szukać jakichś innych rozwiązań. Tak jak to było z Google Glass. Może się okazać, że powtórzy się w jakiejś innej sytuacji historia staje. Myślmy o tym, w jaki sposób ludzie mogą użyć naszych rozwiązań do zupełnie innych celów, niż byśmy chcieli. Jeżeli tylko jest to możliwe, to tak się na pewno stanie. Ale jest jeszcze trzecie niebezpieczeństwo, bardzo prozaiczne. Jeśli będziecie projektować jakiekolwiek roboty, będziecie trochę ich rodzicami, to myślę, że warto się o nie zatroszczyć. A ten młotek to jest taka groźba nie bez powodu. W 2004 roku, kiedy jeszcze takimi najczęstszymi urządzeniami, z którymi mamy do czynienia, były komputery, teraz jest już ich znacznie więcej, studentka na pewnym niemieckim uniwersytecie przeprowadziła badanie na temat tego, jak ludzie traktują swoje komputery. Okazało się, że 60% badanych przyznaje się do tego, że krzyczy na swoje komputery w złości i frustracji, kiedy działają nie tak, jakby się spodziewali. 30% rzuca myszką, a 15% zdarzyło się uderzyć komputer albo zrzucić go ze stołu i zniszczyć w ten sposób. Jeśli chcemy tworzyć rozwiązania, które czeka lepszy los, musimy zacząć od dobrego rozumienia człowieka. Tego Wam życzę i dziękuję.